Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie zakupił nowy mammograf cyfrowy do pracowni diagnostycznej. Jego koszt to 650 tysięcy złotych. Został zakupiony dzięki środkom pozyskanym w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Udało się dzięki naszym pracownikom kolejny sprzęt, który uzyskał finansowanie z zewnątrz, czyli nie z budżetu szpitala, co jest dla nas bardzo ważne, dlatego że takie urządzenie, nowy mammograf cyfrowy kosztuje około 650 tysięcy, więc to są gigantyczne środki. Ten sprzęt drożeje w nieprawdopodobnym tempie, coś co kosztowało w styczniu, dzisiaj kosztuje około 20-30% już więcej. Tak więc udało się, najważniejsze to jest całkowite finansowanie z zewnątrz. Tak więc mamy, myślę, że nowy mammograf zacznie działalność jeszcze w tym roku, ale tak naprawdę uda nam się w pełni wykorzystać jego moc od nowego roku, czyli od stycznia. Ten nowy mammograf staraliśmy się już tak naprawdę od stycznia. Troszkę to czasu zajęło, kilka konkursów, kilka programów udało się, tak więc to jest najnowszy sprzęt, jaki tylko w tym zakresie istnieje. Jest to w pełni cyfrowy, bo to jest niezwykle ważny mammograf. Urządzenie jest o tyle istotnie, słowo cyfrowy jest tu kluczem, ponieważ nie jest to urządzenie analogowe ucyfrawiane, tylko cała obróbka sygnału odbywa się na drodze cyfrowej. Detektor sygnału jest tak skonstruowany, że tworzy od razu obraz, który możemy zapisać na płycie lub też wysłać za pomocą łącza internetowego do radiologa, który to badanie może opisać. Daje to też możliwość obróbki cyfrowej tego zdjęcia, bo zdjęcia ucyfrawiane niestety mają ograniczoną rozdzielczość. Tutaj sytuacja jest trochę inna i jakość tych zdjęć i możliwość późniejszego wyciągnięcia z nich informacji jest zdecydowanie większa. Nie porównując już w ogóle do tego, czym dysponowaliśmy dotychczas, gdzie mieliśmy klasyczny rentgen, mammograf rentgen z ciemnią mokrą. Tak może jeszcze niektórzy pamiętają, jak się kiedyś wywoływało zdjęcia. Cały ten proces od wywołania, utrwalenia, wysuszenia kliszy musiał być wykonany, co trwało kilkadziesiąt minut do pół godziny. I te zdjęcia na kliszy, raz, że bardzo trudno przechowywać, mogą zginąć, a tutaj badania można backupować w naszym serwerze i myślę, że w każdej chwili panie będą mogły je uzyskać. Od paru miesięcy obserwujemy działania, które pokazują, że w szpitalu powiatowym dzieje się naprawdę dobrze. Tu chodzi też o wyniki finansowe, ale jednocześnie aktywność w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych. Ten sprzęt jest tego przykładem. A czym jest mammograf cyfrowy, szczególnie dla pań, gdzie choroba raka piersi ma wysoki procent zachorowalności? To jest tak zwana profilaktyka, która myślę, że doprowadzi do tego, że wiele pań może mieć uratowane poprzez ten sprzęt życie. Niezmiernie się cieszę, że taki specjalistyczny sprzęt jest w naszym szpitalu. Zakup nowego mammografu pozwoli na spełnienie założeń Narodowej Strategii Onkologicznej, która wskazuje na konieczność wprowadzenia obowiązku stosowania mammografów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach programu profilaktyki raka piersi. Aktualny program profilaktyczny dla kobiet dedykowany dla pań pomiędzy 50 a 69 rokiem życia. I wszystkie te panie bez skierowania mogą się zgłaszać i umawiać termin badania i to badanie wykonać. Miejmy nadzieję, że od nowego roku będzie funkcjonowało już rozporządzenie. Jego załącznik numer 4 mówi, że kobiety pomiędzy 45 a 74 rokiem życia. Jest to dość istotny problem, ponieważ blisko 23% społeczeństwa kobiet jest narażone na wystąpienie raka piersi. To jest prawie 1/4. 10% z nich może wykonać sobie badania genetyczne, bo to mniej więcej jest taka populacja, gdzie oznaczenie genu BRCA1, BRCA2 daje też bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi. Coraz więcej młodych kobiet decyduje się na mastektomię profilaktyczną. A populacja pomiędzy 50 a 69 rokiem życia bez żadnego skierowania może trafić do nas i to badanie wykonać. Jest taki inny, on już nie jest taki straszny dla nas. Podobno mniej boli. Spróbujemy, może nie dzisiaj, ale na pewno wypróbujemy. Bardzo często kobiety się tłumaczyły, mam jechać do Poznania, nie mam z kim, nie mam kiedy, bo to stracę cały dzień, bo jestem zmęczona. A tak no nie masz wytłumaczenia, prawda? Przyjdź, zbadaj się. Masz możliwość w każdej chwili. Nowo zakupiony sprzęt musi przejść jeszcze niezbędne odbiory i wtedy będzie gotowy do realizowania badań, które rozpoczną się najprawdopodobniej pod koniec tego roku lub z początkiem nowego.